Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia medali Zasługi Obronności Kraju. Witam również serdecznie wszystkich wyróżnionych tym medalem, bo są przecież dzisiejszego dnia bohaterami tej uroczystości, więc witam Państwa bardzo serdecznie. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie obronności, szczególnie pracownikom administracji samorządowej oraz rządowej, ale także przedsiębiorcom i innym osobom, które wspierają wykonywanie zadań obronnych w państwie, minister obrony narodowej przyznaje medal Zasługi dla Obronności Kraju. Jest to szczególne wyróżnienie, w którym w dniu dzisiejszym 124 osoby zostaną odznaczone. Państwo, mieszkańcy gminy Solej oraz metropolitan miejskiej, chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować tych dzisiejszych medali Zasługi za obronność kraju. Bardzo się z tego cieszę, że jest nas tak dużo, ponad 120 osób dzisiaj będzie oznaczonych. Teraz korzystając z tego, że jesteśmy jeszcze w całym czas okresie uczniowym, noworocznym, pragnę złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i satysfakcji z tego, co dotychczas robiliście, robicie i będziecie robić w zakresie obronności państwa. Dziękuję bardzo. Decyzją numer 2269 ministra obrony narodowej 16 października 2014 roku w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej złoty medal zasługi dla obronności kraju wyróżnieni zostali pan Bezat Sławomir, pan Wodziński Andrzej, pan Wojtaszek Tomasz, którą znam, pani marszałek,
pana kuratora, pana generała Anachowicza, bardzo dużą pracę, dbając o groby żołnierzy, którzy zginęli w 1916 roku, walcząc o wolną Polskę. Myślę, że ci harcerze, ci uczniowie, będąc wychowani w takim duchu, zawsze będą dobrze przyczyniali się dla obronności naszego państwa. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie gratuluję wyróżnienia medalem za zasługi dla obronności kraju. Życzę wszystkiego dobrego i za Waszą pomyślność, za Wasze sukcesy zawodowe, zarówno w pracy tej samorządowej, rządowej, wychowawczej, pragnę wznieść Was za Wasze zdrowie. Wszystkiego dobrego.